Witam Państwa serdecznie. Z tej strony Rafał Olszak, psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Drodzy Państwo, w tym filmie postaram się odpowiedzieć na pytanie, które często spotykam na własnym forum dyskusyjnym, psychologicznym forum. No, ale też pewnie sami Państwo wiecie, że można często natknąć się na nie na, na innych forach czy na rozmaitych serwisach społecznościowych, a także można je usłyszeć od znajomych czy od e, jakichś osób postronnych. Mianowicie, niektórzy pytają, cytuję: Jak to się dzieje, że ja ciągle trafiam na jakieś takie zaburzone osoby, mężczyzn czy kobiety, no, którzy no, nie nadają się de facto na partnerów? No, może zaznaczę na wstępie, że trochę słabe jest to, że niektórych się w taki sposób etykietuje, no bo każdy ma prawo mieć pewne swoje problemy różnego rodzaju i proponowałbym sobie jakby darować tego rodzaju określanie innych ludzi. Natomiast rozumiem, że taki problem w przyrodzie występuje, nie jest on wydumany. Choćby z tego prozaicznego powodu, że rzeczywiście nie jest trudno trafić na kogoś z poważnymi problemami, z tego względu, że w Polsce wciąż korzystanie z usług psychologicznych jest tematem tabu. Tak? Generalnie ludzie w Polsce skłonni są skonsultować się ze specjalistą dopiero, dopiero w, w sytuacji, gdy naprawdę historia jest już bardzo już niemal tragiczna, no i straszna i potworna, nie są w stanie ze sobą sami wytrzymać. Natomiast tymczasem na Zachodzie no ludzie, nawet prewencyjnie w ramach opieki, higieny, zdrowia psychicznego, mają swojego psychoterapeutę. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Także no, proponowałbym, właśnie przyjrzeć się temu, jak to się odbywa na Zachodzie, i w rezultacie w ogóle wszyscy rzadziej natrafialiby na ludzi, którzy funkcjonują w jakiś taki problematyczny sposób. Skoro już o tym mowa, to ośmielę się zauważyć, że ja doskonale rozumiem, że nie każdy może mieć po prostu możliwości, aby wydać 150 zł na niespełna godzinną konsultację ze specjalistą. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że no nie wszyscy pracują w sektorze prywatnym. Ja wprawdzie nie wyobrażam sobie pracy na NFZ. Ale są też dobrzy specjaliści, którzy funkcjonują właśnie w taki sposób, więc można udać się bez skierowania, bo nie jest ono potrzebne do lekarza psychiatry, który najprawdopodobniej niczego konkretnego nie zdiagnozuje, no bo może aż tak źle nie być, aby dało się rozpoznać jakąś poważną dolegliwość. Natomiast stwierdzić, że najlepiej byłoby właśnie pogadać z psychoterapeutą i da skierowanie na psychoterapię w ramach NFZ no, a z kolei specjalista odpowiedni poprowadzi tą terapię także pod kątem niektórych rzeczy, które wymienię w tym materiale, ponieważ, no, np. niskie poczucie własnej wartości także w ramach terapii można poprawiać. No, więc, no, to tyle jakby tytułem wstępu, a teraz już chyba najlepiej byłoby przejść do konkretów. Mianowicie, jeśli chodzi o to, dlaczego trafia się na problematycznych czy niekiedy toksycznie postępujących partnerów, to jednym z czynników, który warto wziąć pod uwagę, jest fakt, że być może ty, jako osoba, jesteś kimś bardzo niekonwencjonalnym. No i w rezultacie ze zrozumiałych względów lgną do ciebie podobni ludzie w tym sensie, że oni są też tacy niestampowi. No i niektórzy z tych ludzi mogą być na bakier z rozmaitymi standardami, które w istocie są w porządku. Mogą jakoś tak niejako funkcjonować na orbicie społeczeństwa albo w ogóle na marginesie. Mogą lekceważyć pewne normy, mogą woleć życie jak tacy odszczepieńcy. Albo ludzie, którzy no po prostu nie zamierzają rozwiązywać swoich problemów, nie uważają to za istotne, myślą, że one w jakiś sposób ich uszlachetniają, czy podkreślają ich indywidualizm, czy indywidualność, jeśli Państwo wolicie czasem są to osoby, które no nie, nie zamierzają jakoś bynajmniej na przykład odstawiać substancji psychoaktywnych, czy nadmiernie często sięgać po alkohol, albo prowadzić jakiś taki tryb życia, który no jest no właśnie niesztampowy, niekonwencjonalny. No w rezultacie tworzenie relacji z taką osobą może być problematyczne, no bo ciężko jest się dotrzeć z kimś, kto zupełnie jest taki nietypowy. No i tak. Bardzo mocno, tak bardzo istotna jest dla niego indywidualność. Kolejny czynnik, który warto wziąć pod uwagę, to fakt, że niektóre osoby są niezwykle, no nieprawdopodobnie wręcz hojne w zakresie tego, ile poświęcają innym czasu, jak bardzo mają silną tendencję do tego, aby okazywać innym zainteresowanie, aby otaczać innych opieką. Aby pomagać, właśnie nieść wsparcie, jakby wchodzić w cudze buty, interesować się w sposób taki niezwykle empatyczny losem innych osób. No i nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że taka postawa przyciąga ludzi, którzy wręcz desperacko potrzebują uwagi. Problem polega na tym, że czasami są to ludzie z rozmaitymi problemami, którzy bynajmniej nie zamierzają ich de facto rozwiązywać. Oni niekoniecznie są też skłonni albo zdolni do budowania takich zdrowych, sensownych relacji, bo bynajmniej nie o to im chodzi. Oni, oni chcą jakby za darmo skorzystać, bez żadnych kosztów i zobowiązań, bez jakby wzajemności. Z tego, że ty jesteś taką hojną osobą i tak dobrą osobą. Skoro oferujesz tyle, nie oczekując niczego w zamian, to oni bardzo chętnie przyjdą, skorzystając z tego wsparcia, że dodasz im otuchy, że im pomożesz, że poświęcisz im czas, a gdy tylko już zaspokoją swój apetyt, przynajmniej do następnego razu, no to z twojego życia wyparowują. Nie możesz liczyć na wdzięczność i raczej niekoniecznie na jakąś taką równoprawną. Relacje, ponieważ zawsze będziesz tylko takim źródełkiem, a nie kimś, kto po prostu może liczyć na wzajemność. No a wzajemność jest takim warunkiem dobrej jakościowo relacji, prawda? No dobrze, to przejdźmy teraz do trzeciego punktu. Mianowicie, być może jesteś osobą, która ponad przeciętnie dobrze umie słuchać. To jest niezwykle rzadka umiejętność, ponieważ no, ludzie generalnie dzisiaj. W kulturze, która bywa określana przez socjologów jako kultura narcyzmu, bywają skoncentrowani właściwie na czubku własnego nosa, na samym sobie. No i skoro tak, to raczej mało kto chce w ogóle nawet próbować słuchać, a co dopiero jeśli chodzi o umiejętność rzeczywiście wysłuchania kogoś, to jest jeszcze jakby wyższy level. No, i w rezultacie ta komunikacja zazwyczaj między ludźmi bywa taka spłycona, taka zdawkowa, taka pozorowana właściwie na bardzo takim powierzchownym poziomie. Jeżeli natomiast ty jesteś człowiekiem, który lubi słuchać, który rzeczywiście się w to angażuje, no to możesz przyciągać ludzi, którzy wręcz rozpaczliwie pragną wysłuchania. No po prostu jest im to niezwykle mocno potrzebne. Na kto ma? Taką desperacką potrzebę. No ktoś, kto z różnych względów właśnie no niespecjalnie radzi sobie w relacjach, bo gdyby było inaczej, to miałby się raczej komu wygadać, no i w rezultacie poziom tej potrzeby nie byłby aż tak desperacki. No i w efekcie trafiasz na ludzi, którzy chcą cię wykorzystać jak taką chusteczkę do ocierania łez. Albo taką gąbkę emocjonalną, żeby właśnie jakby przeszły na ciebie ich negatywne emocje, żeby oni jakoś tak poczuli się bardziej higienicznie. Albo niektórzy to tak brzydko określają, ale no trudno tutaj odmówić trafności tego może niewybrednego sformułowania. Niektórzy mówią, że po prostu poczuli się tak, jakby ktoś potraktował jak taki tampon emocjonalny. No, rzeczywiście, no trudno oprzeć się wrażeniu, że niektórzy skłonni są jakby wylewać na nas swoje takie emocjonalne pomyje, jeżeli nie jesteśmy wyćwiczeni w zakresie stawiania pewnych granic, asertywności i niewdawania się w tego rodzaju klimaty bo może jakby taki stwarzać to takie pozory, że jeżeli jakoś dość dobrze wysłucham, zaoferuję mu swój czas, no to będzie to zaczątkiem relacji. Natomiast no nie zawsze tak się dzieje. Powiedziałbym nawet, ośmieliłbym się stwierdzić, że niewykluczone, że dzieje się tak w mniejszości przypadków, ponieważ no co najwyżej będziemy takim przystankiem, na którym ktoś od czasu do czasu wysiądzie, Załatwi swoje potrzeby naszym kosztem i się ulatnia, jedzie dalej, tak? Zaliczać kolejne bazy. Więc generalnie radziłbym poddać refleksji, czy po prostu w wystarczającym stopniu Państwo cenicie swój czas i swoje, swój, swoje wysiłki, swoją empatię. Bo jeżeli tak nie jest, no to siłą rzeczy w Waszym życiu pojawiają się osoby, które bardzo chętnie chcą tego jak najniższym kosztem, jak najmniej się angażując i oferując od siebie korzystać. Następna opcja, którą warto tutaj wziąć pod uwagę, no to jest taka historia, że istnieją ludzie, którzy z różnych względów, których może tutaj nie będę szczegółowo omawiał, może to mieć między innymi związek z tym, jak się funkcjonowało w domu rodzinnym, jakie tam były układy i jaki był rozkład ról w rodzinie. No, niektórzy lubią wchodzić właśnie w taką rolę ratownika, bo mają wówczas wrażenie, że to ich jakoś tak uszlachetnia, albo czyni jakoś moralnie lepszymi ludźmi. Czyli są skłonni jakoś tak pomagać, ratować, wybawiać, rozwiązywać cudze problemy, wspierać, bo w pewnym sensie się w tym realizują. To ich poniekąd podbudowuje, jakoś tak dowartościowuje w sposób taki doraźny. Natomiast siłą rzeczy w tej sytuacji, no, przyciągnie, się oczywiście ludzi, którzy potrzebują pomocy. Nie są oni szczególnie zainteresowani relacją związkiem, ale oni pragną kogoś, kto w miarę możliwości, by ich wyręczył, rozwiązał ich trudności, no a ewentualnie tak w sposób radykalny, bez żadnych warunków, bez żadnych jakby zastrzeżeń, całkowicie i totalnie zaakceptował ich problemy, czy właśnie to, że oni mają te problemy. Chociaż no po prostu oni nie zamierzają z nimi nic robić. No są tacy ludzie, którzy szukają właśnie ratownika, po to, aby on im pomagał, owszem, ale nie, nie chcą się zmieniać bynajmniej. Nie, oni po prostu szukają kogoś, kto zaakceptuje ich z problemami. I tak ma, tak ma pozostać, tak ma być. No a jakie są to problemy, no to Państwo sami pewnie z autopsji wiecie, że często są to rozmaite problemy emocjonalne, jakieś nałogi, jakieś trudności, z którymi ci ludzie po prostu nie chcą, albo nie chce im się nic robić, albo nie są skłonni dostatecznie się zaangażować w rozwiązanie tych trudności. Dobra, no to możemy teraz przejść do następnego punktu. Może tak bywać, że jesteś osobą, która jakby na pierwszy rzut oka widać, że w danym momencie okresie życia przeżywa jakieś własne, poważne problemy. Życiowe, jakieś emocjonalne, bądź jeszcze inne. No a ze względu na to, że niejednokrotnie ludzie lgną do podobnych osób, to, bo podobieństwa się poniekąd przyciągają, no to... Mm, w wyniku tego no nic dziwnego, że jeżeli ty masz pewne trudności, to podobnie ludzie zaczynają pojawiać się w Twoim życiu. Dlaczego między innymi tak się dzieje? No, otóż. Ludzie przede wszystkim szukają aprobaty, chcą być akceptowani, ale nade wszystko nie chcą być osądzani. Jeżeli ktoś wyczuje, że ty jesteś osobą, która ma właśnie jakieś trudności i problemy ze sobą, no to są bardziej skłonni jakby właśnie wejść w relacje z tego względu, że mają nadzieję na to, że ty ich nie osądzisz, podczas gdy oni mają własne trudności. No, i w rezultacie, jeżeli ty nie posprzątasz tego całego bałaganu we własnym życiu, we własnej głowie, no to będziesz przyciągać ludzi, którzy mają podobnie, bo oni liczą na to, że ty ich zrozumiesz, że ty ich nie będziesz odsądzał, że ty ich nie odrzucisz, bo przecież no sam masz podobnie. No i nic dziwnego, że w rezultacie na twojej orbicie mogą krążyć cały czas jednostki, które no właśnie mogą w problematyczny sposób funkcjonować w relacjach. Kolejna kwestia, o której chciałbym tutaj powiedzieć, no to jest taka okoliczność, która znowu dotyczy ciebie. Mianowicie, być może tak się zdarzyć, że bardzo mocno jesteś zahartowanym człowiekiem. W tym sensie, że przeszedłeś na przykład w dzieciństwie, albo w ogóle gdzieś we wczesnej młodości, a może trochę później, no jakiś rodzaj piekła. No naprawdę, było niezwykle trudno i ciężko. No i w rezultacie zahartowałeś się. Ale co to zahartowanie oznacza, jeżeli się dobrze tego nie przepracuje? Mianowicie to oznacza wzrost tolerancji na niewygodne, niekomfortowe, trudne sytuacje. Ale ta tolerancja to jest, można powiedzieć, taka powłoka ochronna, dosyć gruba która jednocześnie, jeśli się tego właśnie nie przypracuje tak jak wspominam, może tak nas trochę oddzielać i ograniczać jakby naszą intuicję, nasz dostęp do pewnych informacji z zewnątrz. No to jest jakby logiczne, tak? Jeżeli pokryję swoją skórę na przykład rękawiczką, no to nawet jak tam będę nakuwał igłą, jeśli ta rękawica jest dostatecznie gruba, no to ja nie poczuję tego ukłucia. No i w rezultacie to niezwykłe zahartowanie może powodować że gdy w moim otoczeniu pojawi się osoba funkcjonująca w toksyczny sposób i będzie tak mi nakłuwać, tak do moją rękawicę, to mi to umknie. Ja tego nie zauważę. Bo po prostu jestem na tyle uodporniony i na tyle jakby niewrażliwy w tym sensie, że jakby po prostu ta osoba tak zdoła się do mnie dostać, do mnie zbliżyć Mimo to, że jest tak naprawdę taki kaktus, taki najeżony kolcami kaktus, który na pewno nieuchronnie prędzej czy później mnie zrani. No więc, yy, zwłaszcza osoby, które przeszły jakiś rodzaj piekła i w wyniku tego mają taką zbroję, no to warto, aby też się nieco sobą zaopiekowały, ponieważ no, ta zbroja ma wiele różnych negatywnych następstw. Jedną, jednym z nich jest właśnie to, no, że się nie zauważa, iż w pobliżu jest coś, co może mnie zranić. A kiedy to zranienie następuje, oczywiście, tylko, gdy tylko się zaangażujesz, gdy tylko zdejmiesz zbroję, ten na pierśnik, czy tam jeszcze jakieś inne, e, na ramienniki, bądź, Bukraczy, wiedzieć, co tam jeszcze ze sobą nosisz, oczywiście w sensie metaforycznym. No właśnie wtedy, gdy tylko się odsłonisz, następuje ukłucie, bolesne, raniące. No i efekty są dla Ciebie niejednokrotnie opłakane i de facto nie do końca jest to wyłącznie odpowiedzialność tej drugiej strony, chociaż ona jest winna. Co do tego, kto jest winny, nie ma wątpliwości, natomiast odpowiedzialność za sytuację niestety bywa po obu stronach, bo o tyle o ile coś akceptujesz, o tyle masz wpływ na tą sytuację, no i o tyle ponosisz za nią odpowiedzialność. Następna pozycja, która znalazła się tutaj, jakby na siódmym, dopiero miejscu, ale nie znaczy to, że jest ona mniej ważna. Właściwie można by stwierdzić, że ona jest jedną z najistotniejszych. To jest kwestia tego, że być może masz problemy z poczuciem własnej wartości. I ja może w opisie tego filmu odeślę do rozległego materiału na ten temat, który wyjaśnia, jakie mogą być negatywne konsekwencje. Niskiego poczucia własnej wartości. Natomiast tutaj tylko tak delikatnie zaakcentuję to zagadnienie. Mianowicie, ktoś, kto nisko się ceni, jest po prostu siłą rzeczy bardziej skłonny wchodzić w relacje w sposób taki, który może być w ostatecznym rozrachunku dla niego raniący. Może wchodzić w relacje na czworaka albo tolerować relacje z kimś, kto nie traktuje go fair, kto nie obchodzi się z nim we właściwy sposób. Może wchodzić w znajomości z ludźmi, którzy nie oferują odpowiednich cech charakteru, nie są odpowiednio do niego nastawieni albo przejawiają jakieś niefajne zachowania, no bo człowiek, który ma niską, niskie poczucie własnej wartości, no, niżej się ceni, więc w rezultacie bardziej skłonny jest wejść w relację z kimś, kto, kto po prostu tak naprawdę na niego nie zasługuje. No i gdy tak się stanie, no to oczywiście. Kłopot jest gotowy. Czasem wynikają z tego powodu bardzo przykre różne mm, historie. Toksyczne związki mogą w ten sposób powstać. A zwłaszcza, jeżeli ten stan utrzymuje się przez dłuższy czas, no to może dojść do bardzo, bardzo niefajnych e, okoliczności. No, i teraz tak pora na ósmy punkt, który można by powiedzieć, jest takim punktem z grubej rury. Otóż, jeżeli jesteś osobą, która z pewnych względów, chociażby z uwagi na to, co działo się w Twojej przeszłości, przyzwyczaiła się do relacji, które mają złą, słabą jakość, poniekąd przywykłeś do kontaktów z problematycznymi ludźmi, bo tak na przykład funkcjonowała Twoja rodzina, a jak wiemy, dzisiaj jest bardzo dużo problemów z rodzinami, między innymi ze względu na ogromną falę rozwodów, potem tych wojen, które się toczą, ale też ze względu na to, że epidemią są rozmaite uzależnienia, zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza uzależnienie od alkoholu. No i w wyniku tego wszystkiego naprawdę bardzo tam trudne historie czasem się dzieją, a ludzie nam najbliżsi bywają trudni, delikatnie mówiąc. No to można rzeczywiście w pewien sposób, poniekąd mówiąc o tym metaforycznie, tak trochę się przyzwyczaić i oswoić z tym. No i w efekcie. Wchodzi się w związek z kimś, kto jest problematyczny, bo się wychodzi z założenia, że no ludzie tacy są i że związki tak wyglądają, że miłość jest cierpieniem, no i po prostu trzeba przez to przebrnąć. No ale efekty potem są takie, że faktycznie ta relacja bardzo szybko okazuje się niezadowalająca, albo wpada się w takie błędne koło, które mniej więcej z grubsza polega na tym, że na, zapanowuje pewien porządek rzeczy, ale nieuchronnie te różne takie niefajne historie, które tam się pojawiają, zaczynają powodować, że narasta napięcie. To napięcie w końcu zaczyna doprowadzać do konfliktu. Następnie, następnie ludzie się od siebie dystansują, ale ponieważ nastąpiło to po konflikcie, to no to miewają wyrzuty sumienia, że tak może nadmiernie zareagowali, albo jest im żal czy szkoda, doświadczają y, jakichś takich mieszanych emocji. No i może zaczynają z powrotem do siebie lgnąć, do siebie wracać, nawiązywać kontakt, bo jednemu albo drugiemu jakoś bardzo na tym zależy, czasem obojgu. No i w rezultacie następuje taki y, etap, gdzie no, zapanowują zap zap Względny spokój i takie pozory, jakby porozumienia, to znaczy, ludzie tak się wydaje, funkcjonują jakby no rzeczywiście sytuacja się poprawiła, a czasem trwa, tra, trwa to parę tygodni, to jest taki miodowy miesiąc. No i nie, jakby niepostrzeżenie potem wracają stopniowo takie stare schematy, no i te stare schematy prowadzą oczywiście nieuchronnie znowu do napięcia, po czym następuje kolejny konflikt, i tak błędne koło potrafi się toczyć przez miesiące czy lata. Dopóki się z tego błędnego koła nie wyskoczy, no to właściwie jest się cały czas uwikłanym w tą toksyczną niejednokrotnie relację. A im dłużej trwa się w takim, im, im dłużej się wchodzi w takie bagno, tym ciężej potem z niego się uwolnić. I chociaż dla kogoś, kto nie jest jakby e, szczególnie wykształcony psychologicznie, może się wydawać, że to jest taka prosta sprawa, wystarczyło być człowiekiem dojrzałym emocjonalnie, aby tak sobie wyskoczyć z tego, ale no można być niezwykle sprawnym fizycznie człowiekiem, a jak się utknie w bagnie. To nie jest tak prosto się z niego wycofać. Jak się nie ma wsparcia czy pomocy, zwłaszcza jak to bagno zaczyna człowieka przykrywać, to nie jest taka błaha sprawa. Także no, nie umniejszajmy tutaj problemu, jakim jest no, trudność wycofania się z. No, to jest trochę tak, jakbyście Państwo stwierdzili, że a, to jest taka prosta sprawa, wpadła mucha w pajęczynę, no to niech się z niej uwolni. No niestety, jak Państwo wiecie. Muszki tak łatwo z pajęczy nie wyskakują, a ludzie tak łatwo z bagien też nie są w stanie często się wycofać. Z bardzo wielu różnych skomplikowanych powodów. Czasem, gdy partner jest uzależniony, jednym z takich powodów jest tak zwane współuzależnienie. Jeżeli Państwa to zagadnienie interesuje, to proszę bardzo. W internecie jest mnóstwo informacji na ten temat. I kolejna pozycja, już trochę tak zmierzając do zakończenia może łagodniejsza, chociaż różnie może z tym bywać. Mianowicie, jeżeli jesteś osobą skrajnie nieasertywną, pozwalającą jakby wchodzić sobie wręcz na głowę, jesteś bardzo podatną na manipulacje w rezultacie, no to oczywiście najchętniej jakby wiążą się z tobą ludzie, którzy no, lubią manipulować, są skłonni zdominować cię, wykorzystać, nadużyć twojego zaufania albo wmanewrować w jakieś niewygodne dla ciebie, ale bardzo komfortowe dla nich sytuacje. No, to zrozumiałe. No, jeżeli się widzi kogoś, kto jest potencjalną ofiarą, no to w pierwszej kolejności zainteresują się nim różni predatorzy, oprawcy, którzy po prostu tę ofiarę najchętniej by tak wykorzystali. Przynajmniej do czasu, aż będzie to możliwe, aż przestanie być to możliwe i trzeba będzie wymienić taką osobę jak baterię. Więc bądźmy asertywni, ceńmy swoją wartość, wyznaczajmy zdrowe granice i nie wpuszczajmy do swojego życia ludzi, którzy sieją ferment, którzy są nieobliczalni, niegodni zaufania. I wreszcie ostatni punkt, który też jest dosyć istotny, mianowicie czasem zdarza się tak. Że ludzie wiążą się z osobami, które im imponują ze względu na cechy, których sami nie posiadają. I ja zilustruję to, żeby to przełożyć na ludzki język, następującym przykładem. Wyobraźmy sobie, że jest jakaś młoda kobieta. Ale taka zahukana, raczej nieśmiała, yy, mająca pewne trudności w zakresie nawiązywania nowych relacji, czy jakichś koleżeńskich, czy, czy znajomo, poznawania w ogóle nowych ludzi, wychodzenia do ludzi, bo jest raczej taka troszeczkę wycofana. No i w rezultacie bardzo imponuje jej chłopak, mężczyzna, który... No z kolei jest mocnym, ta, mocno taki ekstrawertyczny, wręcz niestabilny emocjonalnie, ale dzięki temu z łatwością wchodzi w różne relacje, sieje ferment, coś się zaczyna dziać, więc gdy ona wchodzi w znajomość z tym mężczyzną, no to jej życie zyskuje kolorytu. Zaczyna się sporo po prostu dziać w tym życiu, podczas gdy do tej pory ona była zahukana, raczej tak nie bardzo wychodziła z domu albo sprawiało jej te pewne trudności, dyskomfort, żeby gdzieś tam zaznajamiać się z nowymi ludźmi. No ale problem polega na tym, że gdy własne sprawy próbuje się załatwić poprzez wykorzystanie jakby cudzych cech, zamiast samemu stanąć na nogi, ogarnąć ten swój wewnętrzny bałagan i zrobić z tym porządek, no to zaczyna się człowiek uzależniać od tego partnera swojego. No, a jeśli tak się stanie, to gdy okaże się, że partner jest jakiś taki no niespecjalny, delikatnie mówiąc, no to w rezultacie po prostu trudno się z takiej toksycznej relacji wycofać. A, no, na przykład. Ludzie skłonni są wchodzić w znajomość z niestabilnymi emocjonalnie ludźmi, dlatego że to stymuluje emocje ich własne. Jeżeli ktoś ma taką tendencję do tłumienia własnych emocji, przez to jego przeżycia są takie dosyć, właśnie jakby, jak przez folię, takie po prostu spłycone no to może być dla niego bardzo ciekawym doświadczeniem bycie u boku kogoś, kto jest z kolei niestabilny emocjonalnie, bo to pod, podkreśla, jakby podnosi atmosferę, podkręca ciśnienie tego wszystkiego, no i można więcej poczuć. No ale kontakt z kimś, kto jest niestabilny emocjonalnie, no nieuchronnie prowadzi do różnych problemów. Także, no krótko mówiąc, yy, może być niefajnie. No dobrze, Szanowni Państwo. Jak widzicie, jest bardzo wiele różnych czynników. Podejrzewam, że oczywiście nie jest to lista wyczerpana i temat nie został zamknięty. Natomiast przynajmniej te 10 tutaj kwestii warto wziąć pod uwagę. No, i niektóre z nich, jak widzieliście, dotyczyły, były takimi czynnikami wewnętrznymi, które trochę wynikają z tego, jak Państwo sami funkcjonujecie, czy jacy jesteście, i to można by wziąć na warsztat w trakcie np. pracy, własnej pracy osobistej, czy psychoterapii. Natomiast niektóre czynniki są zewnętrzne, i po prostu trzeba wiedzieć, jak z nimi postępować, jak się trzymać od pewnych rzeczy z daleka, czy jak wyznaczać granice, co jest pewną umiejętnością także do nabycia. A niektóre czynniki są w ogóle poza nami, tak? No nie do końca mamy wpływ na to kogo napotykamy na swej drodze, kto jakoś nas zauroczy, także nie bierzmy też na siebie zbyt dużej odpowiedzialności, bo nie jest ona bezgraniczna w tej całej historii. Natomiast jeśli schemat się powtarza, no to zdecydowanie warto byłoby zrobić coś, aby go przepracować, zamiast na przykład zrzucać absolutnie całą odpowiedzialność na innych ludzi, że świat jest zły albo że wszystkie kobiety są takie same, albo że wszyscy faceci są tacy sami, no bo to oczywiście do niczego nie doprowadzi pożytecznego takie podejście do tego, to jest patrzeniem na świat przez pryzmat własnych urazów i zranień, które poniekąd zrobiliśmy sobie sami. No bo y, jeśli wkłada się rękę do ognia, no to oczywiście człowiek się poparzy, nic w tym dziwnego, a wystarczyłoby trochę inaczej do tego tematu podejść, aby w pożyteczny sposób ogień wykorzystać. I tym akcentem zakończę ten materiał. Dziękuję Państwu za uwagę. W razie jakiejś refleksji bądź chęci podzielenia się swoją opinią. Przypominam, że do Państwa dyspozycji jest sekcja komentarzy do usłyszenia.